Pierwsze skarby na śmietniku. Śmietnikowy raj 3-5. Zaglądamy. Wow. Wyciąg może tu na zewnątrz. Zobacz, jaka lniana. Markowe jakieś, nie? O, zobacz. Jaka czapeczka wełniana. Co tu pisze? Klub. Sprawdź, bo jak jest... A to ciepło. Dobrym... Na zimę. No, zabieramy ją. A zima zapasem, nie? To jest damska kurteczka. Bardzo ładna. Nie powiem, że nie. Kieszenie ładne, zasuwane. Druga kieszeń. Aha, tu jest jedna, tu jest... Spróbuj zasunąć. Olsen? Jensen? Ale... No co? Nie zasuniesz, ale tak? Ale ćwieć tu, nie po oczach. O. Jak nie da rady, jak da rady. Śmietniki nas witają reklamówką białą. Wow, o taki, o, jakie ładne. Kieliszki. Takich nie widziałem. Lech, no jak? Do piwa. Nie, nie, ale takie kieliszki, bo szklanki jako szklanki tak. Ale na takiej podstawce nie. Aha, chyba że tak. No tak, tylko Lech jest, jeszcze coś jest. Lech. Ładne te puchary. Kolejny. Czwarty. Piąty. Czekaj, Jensen, żeby to do 10 nie poszło, bo ja nie umiem liczyć do 10. Kolekcja. Chyba 6. O, wow, to jest ładne. O. Widać? Widać. No, ładne. To jest bardzo ładne. I będzie ładne, jak szóstkę zbije do kolekcji. I mamy szóstkę. No, jednak 6. I wszystkie zabieramy, widzowie. Tak. Razem z tym cackiem. Nie wiem, co to jest za panorama. Taki obraz. Pisze. Na śmietniku sobie leżą. A że wiesz, że opisy są z tyłu, czy nie? Ale... A tak wygląda z tyłu. To jakiś zamek jest tam, czy zamczysko? Co? I tu jest ten posa z wodą? Tak. Coś takiego. Taki mi przypomina się z filmu. Ja. Czy ja dobrze widzę, że to jest taki duży telewizor? Czy to stary jeszcze, stare daty? O! Aha. Chyba stare jednak daty. Jednak stare daty. Wow. To co, Lakie? Idziemy dalej na śmietniki w poszukiwaniu skarbów. No tak, oczywiście. Chodźcie z nami na śmietnikowy spacer. No zobacz. Taki śmietnik nas tu spotkał. Jednak dobrze, skarby nas witają. Solubka stoi z boku, a tu jest naczepa. To działasz, działasz. Pokażesz widzom, jak to funkcjonuje. I przy okazji, jak już tak pokazuję z tej perspektywy. A, tu jest. Nowe buty ze śmietnika. Tak to wygląda. O, jest. Lego. Tak? Co to za tym? Magic Car. A, już wiem, co to jest. Samochód wjeżdża tu osobowe. Mhm. I jedziemy do przodu samochodami, zobacz. Wiesz co, przydałoby się to zabrać. No. Robota tu masz, jest. Tu był ten, no. Lebiotka. Zobacz. Mhm. Tu się zapinało. No. Samochód i się wciągało tu. Mhm. No. Bum! Co tak delikatnie podchodzi? Szakalaka. Jakieś szkło. Ale zakurzony, masakra. Widzicie to? A bo to mąka jakaś była i zakurzona. Mąka? Myślisz, że no. Jakieś ciasto było robione? Pewnie tak. Dmuchaj, dmuchaj, może dżin ci wyskoczy. Jak już tak było raz. Kto pamięta w poprzednich odcinkach? Raczej w butelce, a to no, nie. No, w butelce. Macaj, macaj. No wcale nie jest taki...
Ale patrz jeszcze tam, jakie talerze są. Co to jest? Czy półmiski? To jak się nazywa? Karapka, nie to jest karapka? Kryształ. Kryształ, widzisz? Tylko nie wciągaj tego. Ale nie wciągam. Zobacz, bo tu jest takie pozłacane. To nie jest takie głupie. Dobrze. Trzeba to pod wodę wziąć. Jo! Dobrze. Zabieramy to. Czekaj. To się odczyści, odnowi. A to mąka jakaś była. Made in China. Kolejne. Patera. Kto to tak zakurzył czym? Pokazujemy wszystko od początku do końca, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja na tym kontenerze. Kto to tak wybrudzi? Uwaga, słucham. Szkło. O, to może być jeszcze ciekawsze. Ciekawszy model. O, to ładne. Wiesz co, milion? Jak cerata wygląda. No ładnie wygląda. Nebeska. Z Nebraski. Rozglądamy się. No spokojnie. Bez pośpiechu oczywiście. Nie, a to myślałem, że to leży, a to nie to leży. Ojej. Jest. Wow. O. Trochę mąki, trochę... gipsu. No. Pokaż to. Ja muszę to przeczyścić. Dobra, Jensen. Nie, trzymaj. Tu z tej strony. Trzymaj. A, to. Oceń jak zawsze swoim mąkowym okiem. Czekaj, to bo to. A, właśnie. To co? Teraz. To jest ładne, tylko. To jest bardzo ładne. Wiesz co, to trzeba wziąć, namoczyć. Bo to jest przyklejone do tego jakoś. Co oni tam robili z tym? Nie wiem właśnie, widzisz? Nie, to porcelanowe chyba, nie? Możliwe, że masz rację. No, o. Na wysoki połów. Zbliżonko. Totalne zbliżenie robimy. Zoom. I mąka. To krasnoludki chyba mieszkają. O, a tak wygląda domek krasnoludków. Lekko przeczyszczone, ale i tak będzie jeszcze do poprawy. Tak. Bierzemy. Jensen czyści, żeby było na połysk. Proszę. Ładne, nie? A, czekaj, może to odwrotnie. Bo te do góry te, to jest winogrono jakieś chyba. No. Tylko tu trzeba jest trochę, błysk wokół. Trochę trzeba płynu i wody, bo tak na sucho to tego nie przeczyści. Tak, i będzie naprawdę eleganckie. No. Dawno nie był aktywowany wehikuł czasu, a mamy dosyć daleko na śmietnik, także od razu się przenosimy. Jesteśmy na śmietniku. Zaglądamy od razu z wami. 3, 2, 1. O, radyjko. I nie tylko radyjko. I popękane szkła w środku, czekajcie. Wow. Daj ten. Czekaj, wysypuję te talerze. Oj. Dobra. Ładny. No, co o tym... myślicie? Ale macie jest... podobne w domu? Czy to jest lekkie, czy to jest ciężkie? Ciężkie. Z czego to jest? Ciężkie. A myślałem, że to pomalowane, to jest jakiś ten przyklejone, to można wyczyścić. Dobrze, fajnie. Jeszcze to radyjko sięgnę. Nitra. Włączamy. Gdzie to masz włącznik? To włącz, bo ty się na tym lepiej znasz. Jesteś obyty w radiach. Ale jego chyba już nie włączy, bo... Nie ma włącznika? Co z tego, że jest? Zobacz po bokach. Baterie, nie, po bokach nie ma, tylko... Te baterie już chyba... nie działają. Zaraz pójdziemy na ten śmietnik. Dobra, zostawiamy go. Tak? Ale to jest taki unikat. I co z tego unikatu, jak nie działa? Widzicie? My nie wszystko zabieramy ze sobą, po prostu... pokazujemy to, co jest warte też uwagi. To zabieramy, bo to jest świecąco ładne. Okay. Księżycowy pojazd drugi wylądował. Co jest grane? To jest nalot kosmitów. No. Obserwują nas. Następnie wylądowali. Obserwują nas, ale ten w lepszym stanie wylądował. Tam ci nas nie zabrali, to chipy będę próbować pewnie. Czekaj, ja go dezaktywuję. Moment. O. Lecimy z góry. Na dół. Zerkniemy do tej torby reklamowej. Co tam Jensen? Okay.
Wow. Garść ołówków. No, kredek. Generalnie. Zostawiłbym ich na wierzchu może. Tak, na wierzchu kredek. Zostawimy. Dobra rada. Ty kredek już mamy, nie? Mhm. Uwaga, uwaga. O, jakieś. Bo to brio występuje. Tam się pokazało, ale to. Brio, ale puste. A to reki. Uwaga, zaglądamy. Puste. A pod spodem jeszcze kiedyś zaglądali, a pod spodem był łańcuszek. A pod spodem nie ma łańcuszka. Aha. Ale być może będzie gdzieś tutaj. Może tu? Może tu będzie brio. Brio, brio. O, zniszczona torbeczka. Tak? Mhm. Bardzo przeniszczona. Tak jest. Aż mi jej szkoda, no ale trudno. By służyła swoje lata. Czy jedna? Nie? Czerwona. Czerwone korale. Czerwone jarzębiny. Mhm. O co tam? A, to od wieszaka. Dobra. No, to jest w takim stanie. Trzymam się od głosu. Widzowie, błyskawicznie przenieśliśmy się na sąsiedni kontener. I kolejna reklamowa i kolejne widocznie widoczne skarby. Rolety. Niestety. Zróbmy tak. Będziemy wam pokazywać po kolei. Po kolei. Krawaty. Gustowne. Masa kabli. Masa. Może coś przydatne. Antenowe. No, może się przydać. Dekodera. No, wiem. Potrzebne. Mhm. Jak, wtedy jak nie ma, to nie ma. Jak jest, to mówi, że niepotrzebne. A wtedy jak potrzebne, to nie ma. Tak. Zgadza się. Dobra. Mamy kabel HDMI, HDMI. Wow. Blau punkt. Już uszkodzony. Radio, jest. Daj ten. Z kablem. Na górę. No dobra, to bierz. Patrzymy dalej. Czy coś ciekawego jeszcze? Być może, tu je. Mamy takie tu już. Puste, tak? Kompletną ilość. O. Papa. Myszka. Myszka Miki. No i docieramy do punktu, gdzie może być jakiś skarb. Sony Ericsson. Telefon. Raczej nie będzie działać. Klucze. Czyjeś. Od samochodu. Kolejna porcja kabli. USB. Zobacz. Popatrz. Jak nic konkretnego, to jedziemy dalej. Tak jest. Proszę ja ciebie. Nie ma nic. I tak jakby ktoś chciał. No tak jak z nas. Siano. Zielone. Przypinasz i piszesz, nie? To jest tak, dobra to rzecz. Też. Ale jeszcze widzimy to jest dobra rzecz. Zmiotkę i szufelkę. Przydałoby się trochę oczyścić śmietnik. O. Trochę śmieci. Brawo ty. Piasku jest. Dobrze ci idzie. Tak? No widzisz. O. Śmietnikowy raj dobiega końca. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do następnych odcinków. Zachęcamy również do subskrypcji. Do zobaczenia.